Cześć kochani, witam was w kolejnym odcinku i zapraszam do wysłuchania historii o najdłużej ściganym przestępcy w III Rzeczypospolitej. Jest to historia zbrodni na młodej kobiecie i o zaangażowaniu tak zwanych łowców głów, którzy szukają przestępców do skutku. Opowieść jest niezwykle smutna, ale też daje nadzieję, że nawet po wielu latach rodziny ofiar zbrodni mogą doczekać sprawiedliwości. Nim jednak przejdę do omawiania historii, chciałam wam przypomnieć, że co 5000 subskrypcji na kanale pojawiają się 5-dniowe maratony kryminalne, więc jeśli macie ochotę na kolejny maraton, to zapraszam do subskrypcji. Ale nie przedłużając już wstępu, zapraszam na nowy odcinek. Hanna Skowrońska urodziła się w 1973 roku w Łomży w ówczesnym województwie białostockim. Było to jeszcze przed reformą administracyjną z 1975 roku i wówczas funkcjonowało 14 województw. Ten podział był zbliżony do obecnego. 3 lata później, w 1976 roku, urodził się brat Hani, Dariusz. Dzieci wraz z rodzicami Marią i Sławomirem mieszkały w niewielkiej miejscowości Czarnocin w gminie Piątnica. Czarnocin oddalony jest od Łomży o zaledwie 6 kilometrów. Życie płynęło im spokojnie. Mała Hanka już od najmłodszych lat była bardzo zaradna, opiekuńcza i chętnie pomagała mamie. Była zaangażowana w obowiązki domowe, lubiła chodzić z mamą na zakupy i była bardzo wesołym, pogodnym dzieckiem. Kiedy w 1992 roku Hania ukończyła liceum i zdała maturę z doskonałymi wynikami, nadszedł czas wyboru dalszej drogi. Hania wiedziała, że chce zostać prawniczką, planowała studiować w Białymstoku, ale kuzynka zaproponowała jej, by dziewczyna przeniosła się do Łodzi, gdzie ta wraz z mężem prowadziła rodzinną firmę. Hanna mogłaby studiować, mieszkać u nich i dorabiać sobie pracując w ich zakładzie pracy. Byłoby to z pewnością spore ułatwienie dla młodej dziewczyny, która nie musiałaby się martwić o mieszkanie i jeszcze mogłaby zarobić na własne wydatki. Po konsultacji z najbliższą rodziną, Hania Skowrońska zdecydowała, że będzie zdawała na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, dokładnie na kierunek prawo, i tak też zrobiła. Dziewczyna dostała się na studia i w październiku 1992 roku rozpoczęła studia kilkaset kilometrów od rodzinnego domu. Przez pierwsze 2 lata Hania mieszkała u krewnych, jednak na 3 roku studiów zdecydowała się przenieść do akademika. Otrzymała przydział do pokoju numer 809 na 6 piętrze domu studenckiego numer 10 na osiedlu studenckim zwanym Lumumbowem w Łodzi. Akademik, w którym mieszkała Hania, wyróżniał się spośród innych tym, że był najwyższy ze wszystkich i w związku z tym potocznie nazywano go Olimpem. Hanka mieszkała w dwuosobowym pokoju. Poza współlokatorką miała sporo koleżanek i kolegów, między innymi miała przyjaciółkę o imieniu Dorota, która mieszkała na tym samym piętrze w akademiku. Hania przyjaźniła się również ze studentem pochodzenia gruzińskiego o imieniu Wano. W czerwcu 1995 roku Hania kończyła 3 rok studiów. Rozpoczęła się letnia sesja egzaminacyjna. Dziewczyna ciężko pracowała na dobre wyniki, zaliczyła już kilka przedmiotów, zdała dotychczasowe egzaminy i miała przed sobą jeszcze jeden egzamin. Uznała więc, że najwyższa pora trochę się odprężyć, odpocząć i nabrać sił do dalszej nauki.
16 czerwca odwiedziła swoją kuzynkę, u której wcześniej mieszkała. Ewa O. i jej mąż obchodzili rocznicę ślubu i Hania przyszła im złożyć życzenia, wzięła udział w przyjęciu zorganizowanym z tej okazji. A kiedy nadszedł weekend, a jej współlokatorka wyjechała do domu, Hania i jej koleżanka postanowiły wyjść na imprezę w sobotę 17 czerwca 1995 roku. Udały się do klubu studenckiego Medyk, znajdującego się w odległości niecałych 300 metrów od akademika, w którym mieszkały. W klubie dziewczęta spotkały znajomego studenta, Gruzina Wano, oraz jeszcze jednego kolegę. W trakcie zabawy do Hani podszedł 31-letni ochroniarz klubu o imieniu Mirosław. Poprosił ją do tańca, ale dziewczyna odmówiła. Nie była zainteresowana starszym o niemal 10 lat mężczyzną. Ten, niezrażony odmową, próbował zagadywać dziewczynę jeszcze kilkukrotnie. Bezskutecznie, nie była nim zainteresowana. Koleżanki Hani kojarzyły tego mężczyznę. Mirosław często zaczepiał studentki, próbował je podrywać z różnym poziomem skuteczności. Był całkiem przystojny, podobał się kobietom, dlatego niektóre studentki ulegały jego wdziękom. Jeśli jednak któraś nie była nim zainteresowana, potrafił być natarczywy i natrętny. Nieustępliwie dążył do nawiązania znajomości. Również Hani nie chciał odpuścić. Około godziny 2:30, 2:45, 18 czerwca 1995 roku Hania słabo się poczuła. Była wykończona długimi godzinami spędzonymi na nauce, dlatego już po kilku godzinach zabawy postanowiła wrócić do domu. Gruzin Wano zaproponował, że odprowadzi ją do akademika. W związku z tym cała czteroosobowa grupa, Hania, Wano oraz ich koleżanka i kolega, ruszyli do akademika. W budynku pojawili się jeszcze przed godziną 3:00. Koleżanka Hanki udała się do swojego pokoju, a Hania i Wano wypili jeszcze razem herbatę. W jednym z sąsiednich pomieszczeń odbywała się niewielka impreza. Któryś ze studentów zaprosił do siebie kolegów i koleżanki. Hania i Wano przysiedli się do nich na chwilę, rozmawiali, planowali naukę na następny dzień. W pewnym momencie do grupy dołączył Mirosław, ochroniarz z klubu Medyk wraz z dwoma kolegami. Źródła różnią się od siebie w jednej kwestii. Czy Hania była jeszcze wówczas w towarzystwie, gdy Mirosław pojawił się w pokoju w akademiku, czy poszła już spać, kiedy na miejscu pojawił się ochroniarz. W każdym razie około godziny 4:00 Hania położyła się spać. Odprowadził ją Wano, zaniósł jej również herbatę i postawił kubek przy jej łóżku. Dziewczyna przebrała się w piżamę i położyła się spać. Wano, Mirosław i jeszcze kilka osób siedzieli do rana przy kilku butelkach alkoholu, które przynieśli ze sobą nieproszeni goście. Warto w tym miejscu dodać, że Hanka tamtej nocy na imprezie nie piła alkoholu, a jeśli nawet coś wypiła, to były to znikome ilości. Natomiast panowie, którzy pojawili się w akademiku, nie szczędzili sobie wysokoprocentowego napoju. O godzinie 7:00 rano towarzystwo rozeszło się i Wano wreszcie mógł położyć się spać. Był bardzo zmęczony, nawet w trakcie wizyty ochroniarza i jego kolegów co jakiś czas przysypiał. W tym czasie Mirosław oraz jego towarzysze opuścili akademik. Byli mocno pijani, wyszli z budynku i każdy poszedł w swoją stronę. Wano obudził się o godzinie 11:00,
a mniej więcej w południe, w niedzielę 18 czerwca 1995 roku, poszedł do pokoju Hani. Chciał ją obudzić, ponieważ planowali się wspólnie uczyć. Gdy wszedł do jej pokoju, zobaczył, że dziewczyna znajduje się w nienaturalnej pozycji. Podszedł bliżej, dotknął jej, ciało było zimne. Wano zauważył, że Hania jest cała fioletowa, sina, a na jej ciele znajdują się obrażenia. Przerażony wybiegł z pokoju i zaczął wzywać pomocy. Wbiegł do swojego pokoju cały roztrzęsiony. Krzyczał do swojego współlokatora Sławomira. Pomóż mi. Pomóż mi z Hanią. Coś się stało. Chyba nie żyje. Następnie obaj pobiegli do jej pokoju. Rzeczywiście dziewczyna leżała w dość dziwnej pozycji. Kolega poradził Gruzinowi, by został przy Hani, a on wezwie pomoc. Pobiegł do portierni, skąd próbował dodzwonić się na pogotowie. Wano również chciał pomóc Hani, dlatego nie słuchając polecenia Sławomira, pobiegł do automatu znajdującego się na parterze i również wykonał połączenie na pogotowie. Pierwszy dodzwonił się Wano, przekazał jednak słuchawkę Sławomirowi. Pogotowie pojawiło się na miejscu po 15 minutach. Chwilę później zjawili się również funkcjonariusze policji. Po kilku minutach znajomi Hani usłyszeli słowa lekarza, który stwierdził, że Hania nie żyje już od kilku godzin. Godzinę zgonu określono na 8 rano. Badania wykazały, że sprawca bił Hanię głównie po twarzy. Następnie przy pomocy ostrego narzędzia, prawdopodobnie potłuczonej butelki, ranił jej narządy płciowe oraz odbyt, zgwałcił ją, a po gwałcie udusił, zasłaniając jej drogi oddechowe. Wykorzystał do tego własne ręce lub poduszkę. Pokój wyglądał tak, jakby została w nim stoczona walka. Hania miała na twarzy zadrapania i obrażenia po uderzeniach. Nie miała ich wcześniej, poprzedniego wieczora, więc z całą pewnością musiał je zadać zabójca. Bardzo szybko ustalono, że około godziny 8 rano w niedzielę jakiś mężczyzna przyszedł do akademika i pytał portiera, w którym pokoju mieszka Hanna. Kiedy jednak nie uzyskał takiej informacji, próbował dowiedzieć się tego od innych studentów mieszkających w tym samym budynku. Był pijany, kładł się na podłogę, zachowywał się dość głośno, pukał do różnych drzwi, wchodził ludziom do pokoi. Wreszcie uzyskał informację o tym, że Hania mieszka w pokoju 809 na 6 piętrze. Dziewczyna prawdopodobnie nie zamknęła drzwi od środka i mężczyzna bez problemu wszedł do pokoju. Zabójca musiał ją zaskoczyć. Wszedł do jej pokoju i zaatakował ją. Prawdopodobnie obudziła się dopiero w momencie ataku. Hania została pochowana na cmentarzu parafialnym w Piątnicy. W uroczystości brali udział jej najbliżsi, ale też znajomi, sąsiedzi i wszyscy, na których sprawa zabójstwa tej młodej dziewczyny odcisnęła piętno. Rodzina niezwykle głęboko przeżyła tę śmierć. Nigdy nie mogli pogodzić się z tym, co się stało. Jak ktoś mógł odebrać życie ich ukochanej siostrze i córce? Szczególnie tę tragedię przeżył młodszy brat Hani, 19-letni wówczas Dariusz. Chcąc ugasić swój ból, sięgnął po alkohol. Sprawa jego picia stała się dość poważna, ponieważ choroba alkoholowa doprowadziła u niego do marskości wątroby, wskutek czego w 2015 roku mężczyzna zmarł w wieku zaledwie 39 lat. Wkrótce po nim zmarł również tata Hani, Sławomir Skowroński.
Cała trójka pochowana jest w jednym grobie w Piątnicy. Hania, jej brat i tata. Tylko mama Hani pozostała, czekając na dzień, kiedy zabójca jej córki zostanie złapany. Na miejscu zbrodni zabezpieczono ślady linii papilarnych. Na bluzce z piżamy Hani znaleziono obcy materiał biologiczny. Poza tym w całym pokoju zabezpieczono sporo śladów, które, jak założono, należały do sprawcy. Natychmiast wszczęto dochodzenie w tej sprawie. Na przesłuchanie wezwano wszystkie osoby, z którymi Hania widziała się wieczorem oraz w nocy na kilka godzin przed śmiercią. Pierwszą osobą podejrzaną stał się natychmiast Gruzin Wano. To on odprowadzał Hanię po imprezie. W jego towarzystwie spędziła ostatnie chwile przed pójściem spać i to właśnie on znalazł w południe jej ciało. Nikt nie był w stanie potwierdzić jego alibi, ponieważ koledzy byli albo pijani, albo spali. Policjanci przesłuchali pozostałych uczestników imprezy, przywieziono ich na komisariat jeszcze tego samego dnia. Skacowani, zmęczeni imprezą, byli w szoku, że doszło do takiej tragedii. Okazało się, że ochroniarz z klubu Medyk, urodzony w 1964 roku Mirosław Rzet, był wcześniej karany. W 1984 roku został skazany na 3,5 roku więzienia za rozboje z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Pracował w klubie studenckim, choć oficjalnie był bezrobotny. Policjanci dowiedzieli się, że mężczyzna był bardzo zainteresowany młodą studentką. Zaczepiał ją w czasie imprezy. Po spisaniu wszystkich zeznań świadków, policjanci postanowili porozmawiać z niektórymi z nich ponownie, ponieważ pojawiły się pewne nieścisłości. Na drugim przesłuchaniu pojawili się wszyscy oprócz Mirosława Rzet. Funkcjonariusze udali się więc do jego domu, by porozmawiać z nim na miejscu. Zastali tam jednak tylko jego matkę, która powiedziała, że syn pokłócił się z nią, ponieważ miał do zapłacenia jakiś mandat. Matka pożyczyła mu na ten cel pieniądze, a on nie zapłacił kary. Po awanturze syn spakował trochę ubrań do torby, wyszedł i nie odezwał się więcej do matki. Po prostu się wyprowadził, nie pojawił się również w pracy. Policjanci przeszukali pokój Mirosława, znaleźli w nim zakrwawione spodnie. Później okazało się również, że Mirosław Rzet był poszukiwany listem gończym za fałszerstwa. Policja i prokuratura były przekonane, że to on jest zabójcą, a media zaczęły nazywać go bestią z Lumumbowa. Prokuratura zaocznie stawia mu zarzut zabójstwa. Zostaje wydany europejski nakaz aresztowania Mirosława Rzet. W 1995 roku nie przeprowadzono badań DNA, ustalono jednak, że grupa krwi sprawcy zgodna jest z grupą krwi Mirosława Rzet. Natomiast jego ucieczka była sygnałem bardzo alarmującym, wskazującym, że mężczyzna najprawdopodobniej jest sprawcą. Z tego względu prokuratura zdecydowała się podjąć stanowcze kroki w celu ustalenia miejsca pobytu Mirosława. Rodzina podejrzanego zostaje objęta dyskretną obserwacją, ale przez kolejne lata Mirosław nie odwiedza bliskich. 22 kwietnia 1994 roku, niemal 4 lata po zbrodni, w magazynie kryminalnym 997 zaprezentowano rekonstrukcję ostatnich chwil życia Hanny Skowrońskiej. W programie pojawiło się również zdjęcie ochroniarza z Medyka, który był głównym, a później już nawet jedynym podejrzanym w tej sprawie. Pojawiły się pewne informacje, że mężczyzna może przebywać na terenie Grecji, miał tam prowadzić restaurację. Kolejny trop prowadził do Niemiec.
Jednak w żadnym z tych miejsc nie udało się odnaleźć mężczyzny. Śledczy uważali, że bardzo prawdopodobnym jest, iż mężczyzna przebywa na terenie Rosji lub Gruzji, ponieważ w czasie, kiedy mieszkał w Łodzi, prowadził handel z mieszkańcami tych krajów. Miał znajomości, kilkukrotnie był nawet w Rosji w celach handlowych. Co ciekawe, znajomi nazywali Mirosława Gruzin. I powodem były nie tylko jego rozległe kontakty z ludźmi z tego kraju, ale także fakt, że jego uroda przypominała Gruzina, jak twierdzili jego znajomi. Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi podjęła współpracę z Komendą Główną Policji w Warszawie. Do poszukiwań Mirosława włączył się również Interpol. Mijały lata, a mężczyzna w dalszym ciągu nie pojawiał się w rodzinnym domu. Był najdłużej poszukiwanym człowiekiem w trzeciej RP i należało podjąć skuteczne działania w celu schwytania go. Była to sprawa priorytetowa nie tylko dla łódzkiej policji, ale generalnie dla polskiej policji. Ustaleniem miejsca pobytu Mirosława zajęli się tak zwani łowcy głów. Nie zdradzili, w jaki sposób dokładnie ustalili później miejsce pobytu podejrzanego. Wiadomo tylko, że przełomem okazało się ustalenie, że w Iwanowie na terenie Rosji mieszka chłopiec o imieniu Mirosław. Nie było to imię popularne, dlatego intuicja podpowiadała im, że to może być dobry trop i że właśnie tam należy szukać poszukiwanego Mirosława Rzet. W 2020 roku polska policja przekazała rosyjskim funkcjonariuszom adres, pod którym według ich ustaleń mógł przebywać Mirosław Rzet i był to adres w Iwanowie. Policjanci udali się tam, ale w mieszkaniu nie przebywał żaden mężczyzna, tylko kobieta z nastoletnim synem. Kobieta powiedziała im, że jej syn nazywa się Mirosław, ale na pewno nie jest człowiekiem, którego szukają. Zapytana o ojca dziecka powiedziała, że ojcem nie jest Polak, tylko Francuz Marc Rosso. Dodała, że rozstali się kilka lat wcześniej i nie utrzymują ze sobą żadnego kontaktu. Policja rosyjska nie ustaliła jednak obecnego adresu Marka, uznając, że być może polscy śledczy pomylili się w swoich ustaleniach. Kilka miesięcy później na policję zgłosiła się pewna kobieta spod Iwanowa. Powiedziała, że jej partner Marc Rosso stosuje wobec niej przemoc fizyczną. Mężczyzna został w tej sprawie zatrzymany i złożył wyjaśnienia. Policjanci rosyjscy przypomnieli sobie wówczas o sprawie zabójcy z Polski. Pamiętali nazwisko Marca Rosso i jego powiązania z chłopcem o imieniu Mirosław. Z tego względu postanowili pobrać od Rosso odciski palców i przesłać je do Polski, by sprawdzić, czy przypadkiem Rosso nie jest tak naprawdę Mirosławem Rzet, jak przypuszczali zresztą polscy śledczy. I po porównaniu odcisków palców z odciskami Mirosława, którymi dysponowała policja w Polsce, okazało się, że w istocie jest to poszukiwany mężczyzna. Marc Rosso to w istocie poszukiwany międzynarodowym listem gończym Mirosław Rzet. Mężczyzna został zatrzymany 7 sierpnia 2020 roku na terenie Federacji Rosyjskiej przez rosyjskich policjantów. Prokuratura Generalna Rosji uwzględniła wniosek Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej o ekstradycję, jednak cała ta procedura trwała kilka miesięcy. 3 lutego 2021 roku, czyli po pół roku, mężczyzna został przekazany polskiej stronie na przejściu granicznym w Bezledach. W drodze do Łodzi był małomówny. Od policjantów dowiedział się, że jego mama
ma się dobrze i Mirosław był zdziwiony, ponieważ kilka lat wcześniej ktoś powiedział mu, że jego matka zmarła. Ktoś po prostu przekazał mu błędną informację. Nie żył natomiast jego ojciec. Mężczyzna zmarł kilka lat po ucieczce syna. Natomiast siostra Mirosława wyprowadziła się z domu i zerwała wszelkie kontakty z bliskimi. Funkcjonariusze, którzy podróżowali z podejrzanym od przejścia granicznego do Łodzi, zauważyli, że mężczyzna ma zmęczoną twarz, ale nie widać po nim większego wyczerpania, mimo że ostatnich kilka miesięcy spędził w rosyjskim więzieniu, w którym oczekiwał na przewiezienie go do Polski. Mimo wieloletniego pobytu za granicą bardzo dobrze posługiwał się językiem polskim. Opowiadał policjantom, że po ucieczce z Polski przez jakiś czas mieszkał w Niemczech, pracował tam na budowie. Nie wiadomo dokładnie, w jaki sposób dostał się do Rosji, nigdy tego nie wyjaśnił. W momencie zatrzymania nie miał żadnych dokumentów, ani na nazwisko Mirosława Rzet, ani na nazwisko Marka Rosso. Zidentyfikowano go wyłącznie na podstawie odcisków palców. Wiadomo, że Mirosław przyjechał do Iwanowa pod koniec lat 90. Znał to miasto, był tam już wcześniej, gdy robił interesy z Rosjanami. W Iwanowie poznał pewną młodą dziewczynę, powiedział jej, że nazywa się Mark Rosso i że pochodzi z Francji. Mówił, że w swojej ojczyźnie poznał piękną Rosjankę, w której się zakochał i przyjechał do Iwanowa, żeby ją odnaleźć po tym, jak ona opuściła Francję. Poznana w Iwanowie młoda kobieta uwierzyła mu. Dość szybko Mark zapomniał przy niej o wymyślonej zresztą kobiecie. Nowi znajomi stali się sobie bliscy, wzięli później ślub i urodził im się syn, któremu Mark nadał imię Mirosław. Z pewnością dlatego, że nie chciał tak do końca zapomnieć tej swojej prawdziwej, dawnej tożsamości. Nie wiadomo, kto i jak pomógł mu w pozyskaniu nowych dokumentów, w stworzeniu nowej tożsamości, ale były to działania na tyle skuteczne, że przez wiele lat nikt nie kwestionował prawdziwości opowiadanej przez niego historii, ani też jego danych osobowych, którymi się przecież posługiwał. W Rosji wiódł całkiem normalne życie, miał wielu znajomych, był lubiany. Doskonale posługiwał się też językiem rosyjskim. Po kilkunastu latach związku małżeńskiego Mirosław odszedł od swojej żony i związał się z inną kobietą, z którą zamieszkał na wsi pod Iwanowem. Pracował jako kierowca, ale dorabiał sobie jako informatyk, tworząc strony internetowe na zlecenie i ciekawy, czy posiadał jakieś wykształcenie w tym kierunku, czy był samoukiem, bo przecież tworzenie stron internetowych to raczej nie jest taka prosta sprawa. W trakcie podróży do Łodzi Mirosław zaczął zadawać policjantom pytania, był bardzo zainteresowany tym, jak wygląda sytuacja w Polsce, co się zmieniło. Pytał również o ceny podstawowych produktów. I warto tu dodać, że przez lata, kiedy mężczyzna był poszukiwany, w mediach pojawiała się informacja o tym, że Mirosław był osobą wcześniej niekaraną. W rzeczywistości miał na swoim koncie wyrok, ale ta informacja była podawana, że właśnie był osobą niekaraną, dlatego że wyrok po prostu się zatarł. 9 listopada 2021 roku rozpoczął się proces przed Sądem Okręgowym w Łodzi. Mirosław Rzet nie przyznawał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Badania i obserwacje wykazały, że mężczyzna jest ponadprzeciętnie inteligentny, a w chwili popełnienia przestępstwa był poczytalny. Ponadto stwierdzono, że ma nieprawidłową osobowość z zaburzeniami seksualnymi i sadystycznymi. Sprawca stanął przed sądem rok po ustaleniu jego miejsca pobytu i 26 lat po zbrodni, której dokonał. Zdjęcia z oględzin miejsca zbrodni były podobno tak koszmarne, tak drastyczne, że wyłączono je z akt.
były przechowywane w osobnej kopercie w kasie pancernej Wydziału Karnego Łódzkiego Sądu. Mirosławowi przydzielono obrońcę z urzędu. Matka ofiary, pani Maria Skowrońska, nie pojawiła się na pierwszej rozprawie, nie miała siły. Nie chciała patrzeć w oczy człowieka, który odebrał życie jej ukochanej córce. Kobieta mówiła w jednym z wywiadów, że nie wierzyła już, że morderca zostanie złapany. Mirosław rzekł, na pierwszej rozprawie odmówił składania wyjaśnień, ale zapewnił, że zrobi to później. Mama Hani twierdzi, że nie ona jest od wymierzania sprawiedliwości, nie byłaby w swoim osądzie obiektywna, rolę sędziego pozostawia polskiemu wymiarowi sprawiedliwości, natomiast jest przekonana, że Mirosław Rzet zostanie prawdziwie osądzony po śmierci. Przez Boga. Kobieta nie chce zemsty, to uczucie jest jej całkowicie obce. Pani Skowrońska jest kobietą o niezwykłej wrażliwości, obdarzoną niezwykłą empatią. Zastanawiała się, jak Mirosław mógł żyć tyle lat z myślą o tym, co zrobił jej córce. Była przekonana, że musiał zmagać się z ogromnymi wyrzutami sumienia i musiał w związku z tym bardzo cierpieć. Czy tak było w istocie? Trudno stwierdzić. Mężczyzna nigdy nie przyznał się do winy, trudno więc by powiedział, jak czuł się przez te wszystkie lata jako zabójca z wyrzutami sumienia. Mama Hani decyduje się jednak zostać oskarżycielem posiłkowym w procesie, ale pojawia się dopiero na kolejnych rozprawach. Na sali rozpraw pojawiła się również matka Mirosława Rzet. Mówiła, że nie wierzy, by jej syn dopuścił się tak okrutnej zbrodni. Twierdziła, że miała możliwość przeprowadzenia rozmowy telefonicznej ze swoim synem i Mirosław powiedział jej wówczas, że jest wrabiany, że jest niewinny i prosi, by matka nie wierzyła w to, co o nim mówią. I kobieta uwierzyła swojemu synowi. Powiedziała, że to, co zarzuca się Mirosławowi, jest nieprawdopodobne, ponieważ to nie zgadza się z jej opinią na jego temat. Prokuratura przedstawiła przed sądem dowody w postaci śladów daktyloskopijnych oraz biologicznych zabezpieczonych na miejscu zbrodni. Na bluzce Hani zabezpieczono DNA Mirosława, zaś na jego ubraniu znajdowała się krew Hani. W 1995 roku zbadano te ślady pod kątem grupy krwi, ale po latach można było dokładnie określić DNA. Wyniki nie pozostawiały wątpliwości. Po latach przebadano jeszcze jeden dowód i były to wyskrobiny spod paznokci ofiary. Pod paznokciami Hani znaleziono włókna, które pasowały do ubrania, które w dniu zbrodni miał na sobie oskarżony. 31 marca 2022 roku zapadł wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi i Mirosław Rzet został skazany na karę 25 lat pozbawienia wolności oraz 10 lat pozbawienia praw publicznych. To najwyższy wyrok, jaki mógł wydać sędzia. Mirosław Rzet był sądzony według kodeksu karnego obowiązującego w czasie popełnienia przestępstwa. Z wyrokiem nie zgadzał się zarówno prokurator, jak i obrońca. Prokurator uważa, że 25 lat to stanowczo za niski wyrok, a skoro nie można zasądzać najwyższej kary obowiązującej w 1995 roku, czyli kary śmierci, to powinna istnieć możliwość zamienienia jej obecnie na dożywotnie pozbawienie wolności. Ponadto oskarżyciel uważa, że błędnym jest ocena, że sprawca nie działał w zamiarze bezpośrednim. Poza tym Mirosław Rzet nie przyznał się do winy, nie przeprosił i nie wyraził skruchy, a jego sprawstwo nie podlega wątpliwości. Nie ma więc dla niego żadnej okoliczności łagodzącej. Obrońca Mirosława twierdził natomiast, że proces był poszlakowy i nie ma żadnych bezpośrednich dowodów na to, że jego klient jest zabójcą.
Nie wiadomo jeszcze, czy strony wniosły apelację. Jeśli tylko taka informacja się pojawi, to natychmiast Wam ją przekażę. Co ciekawe, tak na sam koniec jeszcze chyba warto dodać, że Łódź jest miastem partnerskim Iwanowa i w obu miastach funkcjonują kina, których nazwy pochodzą właśnie od nazw partnerskich. W rosyjskich mediach informacje o zatrzymaniu Mirosława były ilustrowane fotografiami kina Łódź. I to już wszystko w tej sprawie. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Na kolejne zapraszam Was już we wtorek, a tymczasem trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie. Cześć!